Cześć kochani! Hej, to my znowu. Witamy was z kuchni na Mauritiusie. Zrobiłyśmy sobie fryzurki. Tak, obydwie. Ania była u fryzjera. Ja sobie sama poradziłam tradycyjnie. No tak, musiałam troszkę zmienić kolor włosów. Właśnie, przed pójściem na plażę. No właśnie jest problem tego typu, że jutro chyba będzie plaża i znowu mi zburzy fryzurę, te fale i te sprawy. Tak, a moje są wyprostowane i pewnie też się popsują, ale to nic. Pogoda nas do tej pory jeszcze nie rozpieszczała, ale dajemy radę, mamy tutaj owoce. Melony. Anika, melony. Żółte, czerwone, dla nich arbuz to jest też melon. Dokładnie. Więc się żywimy, odżywiamy się. Odżywiamy. Ja cały czas mówię, że jestem już duży melon, bo ja cały dzień dzisiaj jem melon. Tak, cały czas dobrze się odżywiamy, pijemy herbatki, relaksujemy się. Bulion wołowy. Bulion wołowy. Poza tym żyjemy tak jak w normalnym domu. Dokładnie. Po prostu mamy chipsy, proszę bardzo. Nasz mały bałagan. Nasz mały bałagan, mamy sobie różne do wyboru jedzenie, mamy tak. Dużego melona. Tutaj melon to nie tak jak nudeczko, chyba większy. Tak. Także. Ptaszki dziś pięknie śpiewały, słoneczko wyszło, więc się zapowiada, że będziemy wojażować po plażach. Ale to dopiero od jutra. Dzisiaj jeszcze jakieś rodzinne spotkanie musimy zaliczyć. No właśnie. Także będzie na pewno wesoło. Króli, prawda? A tutaj no chyba my nie obchodzimy tu Trzech Króli. Jako... My tutaj nie obchodzimy Trzech Króli, ale my jesteśmy jak takie Trzy Króle. No prawie. Prawie. To znaczy tutaj wiadomo. Jak królowe bym powiedziała. O, królowe. Królowe. Dwie królowe. Nie Trzech Króli, ale dwie królowe na pewno. Nie mamy tutaj w pobliżu kościoła katolickiego, więc jak to się mówi, radzimy sobie w inny sposób. Dokładnie. Można się pomodlić w domu. Dokładnie. Ale generalnie nikt nikomu tu nie koliduje, jeżeli chodzi o jakieś tutaj wierzenia i każdy żyje tak, jak uważa za stosowne. Dokładnie, po swojemu. Po swojemu. Po przyjaciół, najważniejsze, że się dogadujemy, prawda? Moja łamana i byle jaka angielszczyzna, jak to się mówi, jest coraz lepsza. Sajda już nawet po polsku zaczyna mówić. Bo tak, nie. To prawda. Bo łapie od nas i od wnuczki. No dzieci mówią tak, w różnych językach. Po polsku, też po francusku, kreolsku, więc nawet chyba ja już się zaczęłam po angielsku, uczyć. Tak. Ale jest dobrze, dogadujemy się. Sajda mi dzisiaj powiedziała, jest to teściowa Ani, że jej się bardzo podoba Polska i chcą przyjechać zobaczyć zimę, bo nie widzieli nigdy tutaj na Mauritius. No nie ma, nie no ma. Nie ma, nie ma. Nie ma zimy ani nie ma śniegu, są za to upały. Upały są. Co prawda czasami pada deszcz, ale tak czy siak i tak jest upał. I tak jest upał, trzeba trzy razy pod prysznic skoczyć, żeby normalnie funkcjonować. Żeby funkcjonować normalnie, to prawda, no to prawda. Ale mamy wiatraczki i mamy klimatyzację. Tu mamy klimatyzację, bo chyba bez tej klimatyzacji nie dałybyśmy sobie tutaj rady. Szczególnie w nocy, jak bułeczka na kolację. Tak. Bo tutaj jedzą raczej ryż i biriani? Biriani, ale akurat dzisiaj akurat jedli ryż z ikary. No, więc generalnie... Dla mnie za ostre, więc ja wolę bułeczkę. A ja za duża ilość ryżu też nie odpowiada, więc... Jest dobrze. Czyli jak to się mówi, bawcie się dobrze, my się bawimy dobrze. Tak, my się bawimy doskonale, a będziemy jeszcze lepiej chyba. Pozdrawiamy, dzisiaj się będziemy troszeczkę turystycznie przemieszczać. Dokładnie, co prawda poznawać jest... Poznawać rodzinę, tak. Rodzinę, bardzo sympatyczną. Pokażemy teściową, pokażemy. Nie pokazujmy, nie. Może, a może się ładnie wygląda. Może się odsłonić kiedyś. Ale popatrzcie, jak ładnie wygląda dzisiaj. No śliczna jest. No to co? To w takim razie życzymy wam miłego popołudnia, miłego wieczoru i nocy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce. Pa! Pa.